Dobiega końca proces kierowcy katowickiego PKM-u, który 2 lata temu śmiertelnie potrącił 19-letnią kobietę na ulicy Mickiewicza. Prokuratura domaga się 25 lat więzienia. Obrona wnosi o uniewinnienie, a sam oskarżony przyznaje się do błędu i przeprasza rodzinę, tłumacząc, że nie miał zamiaru nikogo zabić. Rodzina liczy jednak na wyrok dożywocia. Swoje niezrozumiałe dzisiaj z perspektywy 2 lat zachowanie mężczyzna próbuje tłumaczyć chaosem i strachem przed agresywną grupą ludzi stojących przed autobusem. Wszyscy znaleźliśmy się w złym miejscu, mówił dzisiaj podczas swojej mowy końcowej. Jutro zapadnie wyrok w tej głośnej sprawie. Fatima Orlińska. Łukasz T., podobnie jak jego obrońcy, wniósł o uniewinnienie od wszystkich postawionych mu zarzutów, tłumacząc, że o tragicznym w skutkach wypadku zadecydowały kolejne zdarzenia losowe zapoczątkowane bójką grupy na ulicy. Popełnił błąd i mówi, że bardzo żałuje tego, co się stało. Deklaruje również wsparcie finansowe rodzinie zmarłej. Często sobie zadawałem pytanie, czemu ja w ogóle podjechałem tak blisko tej grupy. No, ale w Wysokim Sądzie przyznam szczerze, że sam sobie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy to, co teraz już wiem, bym wiedział wcześniej, ja bym w ogóle nie podjechał pod tą grupę tak blisko, albo po prostu sobie wziął wolne i nie poszedł do pracy. No także to myślę, że to by była najlepsza opcja, ale no przyznaję, tutaj był mój błąd, nie powinienem tak blisko podjeżdżać, ale też nie zamierzałem nikogo skrzywdzić z tej grupy. Troje obrońców oskarżonego w mowach końcowych podnosiło, że w zgromadzonym obszernym w sprawie materiale dowodowym wiele jest niespójności. Wskazywali m.in. na wykluczające się wzajemnie i sprzeczne zeznania świadków, sporządzone opinie psychologiczne oraz biegłych sądowych. Zdaniem obrońców nie ma również dowodów jasno wskazujących na to, że Łukasz T. celowo i ze zamiarem pozbawienia życia wjechał w grupę ludzi. Rzeczywiście materiał w sprawie jest ilościowo szeroki, natomiast jeżeli chodzi o jakość, to już nie daje takich pełnych możliwości, jak gdyby. Ta ocena rzeczywiście sądu, jak prokurator stwierdzał, moim zdaniem, będzie trudna. Nie mamy w sprawie, mimo tylu dowodów także informatycznych, nowoczesnej techniki, tak naprawdę pewnego obrazu odwrócenia twarzy kierowcy w momencie rozpoczęcia ruchu. Obrończyni Łukasza T. podawała w wątpliwość opinie toksykologiczne. Jej zdaniem w raportach brakuje informacji co do godzin pobieranych od kierowcy próbek krwi do badań ich kolejności, a tym samym trudno stwierdzić, kiedy miał przyjąć substancje w ilościach wystarczających do uznania popełnionego przestępstwa pod ich wpływem. W mojej ocenie należy stanowczo zaprzeczyć tezie, aby możliwym było jednoznaczne, tutaj podkreślam, jednoznaczne przyjęcie, iż oskarżony w chwili zdarzenia prowadził autobus pod wpływem opioidu, a to tramadolu, a więc środka działającego podobnie do alkoholu, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego. Nie ustalono w sposób pewny, kiedy oraz w jakiej dawce oskarżony mógł w ogóle przyjąć taką substancję. Prokurator z kolei jednoznacznie zaprzeczył tezie mecenas, jakoby oskarżony mógł przyjąć wykryte w badaniach toksykologicznych środki zaraz po zdarzeniu. Bezpośrednio po najechaniu na pokrzywdzoną była faza ucieczki trwająca przez kilkanaście sekund, która zakończyła się zatrzymaniem autobusu. Od tego momentu oskarżony był widziany przez kolejnych świadków, w pierwszym rzędzie przez funkcjonariuszy policji, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, przez pasażerów Ubera, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, przyjechali kolejni funkcjonariusze policji i w żadnym z tych momentów nie opisali oni ani przyjmowania leków, ani przyjmowania amfetaminy, ani też nie przyjmowania paracetamolu chociażby. Wyrok w sprawie zapadnie w środę. Jedyną okolicznością łagodzącą może być to, że oskarżony nie był wcześniej karany.